mają możliwość tutaj przede wszystkim poznać dyscypliny lekkoatletyczne, ale nie tylko, bo również są tutaj dyscypliny z innych dziedzin typu piłka ręczna, piłka nożna, mają elementy hokeja, aerobik. Generalnie służy to do promocji aktywności ruchowej. Przyjechały dzieci z 11 przedszkoli z województwa opolskiego, można tak powiedzieć. Generalnie są to dzieci z Opola i z przyściennych przedszkoli. Mamy takich stałych już bywalców, bo to jest czwarta spartakiada, więc Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Chruścice, przedszkole 54. To są takie, jak to powiedzieć, stali nasi bywalcy, którzy zawsze w pierwszej kolejności zgłaszają się, natomiast pozostałe przedszkola mają możliwość dobicia do tej puli 300 przedszkolaków, bo taką jesteśmy w stanie obsłużyć tutaj. Przede wszystkim przedszkolaki, dlatego przedszkolaki, ponieważ jeszcze jest to wiek taki, w którym można i trzeba tą aktywność pobudzać, bo dziecko, w którym zaszczepi się aktywny tryb życia, będzie na pewno aktywne w późniejszym.